Dzień dobry, witam serdecznie. Nazywam się Elżbieta Piorunowicz, jestem certyfikowanym doradcą laktacyjnym, pracuję tutaj w szpitalu Ujastek. Chciałabym dzisiaj przedstawić Paniom, jak przystawić maluszka do piersi, żeby i maluch, i mama byli w komforcie. 5 podstawowych pozycji karmienia piersią. Pozycja klasyczna, pozycja krzyżowa, pozycja spod pachy, w leżeniu na boku i pozycja biologiczna, czyli w leżeniu na wznak. Pozycja klasyczna. Uda mają być podparte na łóżku, stopy płasko na podłodze, biodra pod kątem prostym, mama nie pochyla się w żadną stronę. Maluszek leży wygodnie, podparty na poduszce do karmienia, bądź też można zwinąć w rulon kołdrę, żeby dzieciątko było przytulone wygodnie. Główka dziecka leży w zgięciu łokciowym mamy i jest skierowane przodem do piersi. Buzia na wysokości piersi mamy. Musimy pamiętać o tym, żeby dziecko koordynowało ssanie, połykanie i oddech, czyli żeby zjadało spokojnie, musi mieć głowę, plecy, pupę, nogi, wszystko podparte, żeby koncentrować się na jedzeniu, a nie na utrzymaniu równowagi. Drugą pozycją jest pozycja tak zwana krzyżowa. Bardzo podobna do pozycji klasycznej, w zasadzie ułożenie mamy się nie zmienia, natomiast zmienia się podtrzymanie maluszka. Mama obejmuje całą ręką dziecko, podtrzymując jego główkę. Kolejną pozycją jest pozycja tak zwana spod pachy. Maluszek ułożony jest dalej przodem do jedzenia. Leży tak, że buzię ma na wysokości piersi mamy, a brzuszek, nóżki ma pod pachą mamy. Czwartą pozycją do karmienia jest pozycja w leżeniu na boku mamy. Mama w pełni podparta, głowę ma wygodnie ułożoną na poduszce. Dobrze by było, żeby plecy również miała podparte, żeby była po prostu rozluźniona. Maluszek jest przytulony do mamy, ułożony na swoim boczku. Buzię ma skierowaną do brodawki mamy i może mieć tutaj nóżki zgięte bądź wyprostowane. Piątą pozycją do karmienia piersią, którą chciałabym przedstawić, jest pozycja leżąca na wznak, tak zwana pozycja biologiczna. Mama leży w pozycji półleżącej, jest podparta ze wszystkich stron, głowę ma podpartą na poduszce, nogi ugięte w kolanach. Maluszka przytula do piersi w taki sposób, że dzidziuś leży brzuszkiem na brzuszku mamy, buzię ma na wysokości piersi, ale tutaj mamy bardzo często boją się, że dziecko nie oddycha, że ma trudności w oddychaniu. Dlatego drugą ręką może delikatnie odsunąć pierś, żeby dziecko miało lepszy dostęp powietrza do noska. Wybierając odpowiednią pozycję dla siebie, maluszka w czasie karmienia piersią, pamiętajcie o tym, żeby być w jak najbardziej wygodnej pozycji, żeby dzieciątko było przytulone do piersi tak, żeby mogło koordynować ssanie, połykanie i oddech. W naszym szpitalu możecie, drogie Panie, liczyć na pomoc pań położnych, które i w ciągu dnia, i w ciągu nocy, w czasie swoich dyżurów przychodzą, pomagają w doborze odpowiedniej pozycji do karmienia, jeżeli będziecie miały jakieś trudności. Natomiast jeżeli występuje jakiś problem laktacyjny, to są doradcy laktacyjni, którzy pomogą Wam rozwiązać problem i ustalić dalsze postępowanie. Także pytajcie o wszystko, zgłaszajcie trudności, a na pewno Wam pomożemy.